Maciek mówi, że mnie nie wpuszczą do samolotu z takim podręcznym. Wejdę! Jesteśmy. Nie mam jak się przywitać, bo mam gumaki. Lecimy, zaczynamy! Ja myślałem, że te balony to dla nas Tomek przywiózł, ale to i tak bez balonów, ale będzie browar. Zaczynamy przygodę! Właśnie widzieliście brzuch Tomka? Nie chciał pokazywać. Nie, ten, witamy, jesteśmy na Chawirze, przyjechaliśmy za jakieś 50 minut, zjedliśmy tam po dwie kanapki. 50 minut, lecimy na pierwszą rzekę, na pierwsze ryby. A co będzie, to zobaczycie. Ryba na Gutkuta. Dwa piwerka na jeden dzień. Zimniutka łomżunia. Ale ryba, piękna. Ja pierdzielę, a mówiłeś. Ładna ryba, 60. Na co? Jest. Ja pierdzielę. Kraty. Ładna ryba. Ryba 60. Jest! Rzeka jeszcze tutaj. Rybka 61, Maćka. Nie. Ja pierdzielę. No. No ja jestem trochę niezadowolony, bo nie ja, no ale co mam powiedzieć. Brawa dla Maćka, piękna ryba 61. Po to tu przylecieliśmy do Tomasza. Wiedzieliśmy, że siądzie, nie? No ale teraz co? Zostałem ja i Tomek, nie? Aj! Czemu on? Ja nie mogę tego przeżyć, tak wam powiem szczerze teraz, nie? Brawa! Zobaczcie, ma tu kubkę 53 cm, ładna gruba ryba. To było, a mi przed chwilą spadła, no ale niestety ktoś musi przegrywać. No ale że to jestem zawsze ja, to już. Dzisiaj drugi dzień łowienia. Maciek się złowił rybę 61. Wielka, przeogromny pstrąg. Tomek dowalił rybę 50, a ja. Ja, pierwsza ryba mi spadła, druga ryba mi spadła. Kończę z tym wędkarstwem, koniec, kurwa, koniec.
jutro dowalę. Koniec. Ośmioletnia whisky. I ten oto osobnik właśnie codziennie nakłania nas, żebyśmy wypili drinka. On nas prowadza na złą drogę. Także jak będzie to wyglądać moja żona, to wina jest Macieja. My z Tomkiem nie chcieliśmy, odmawialiśmy cały dzień. O nie, wypijcie, 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 nie? No Paweł, to ja to wyleję, to twoje, co? Dobra, na razie. Zdrówko. Za spotkanie. Szkocja versus Irlandia. Mówimy razem, nie? Bawcie się wędkarstwem, bawcie się wszystkim, nie? Pamiętajcie. Trzeba się cieszyć życiem i otaczać dobrymi ludźmi. Wypijmy za to. Tomek, nasz kucharz jest po gastronomiku, także no, wczoraj było mięsiwo, była, jest 3 kilo kiełbasy przeróżnej, od śląskiej po poznańską, są mięsa naprawdę, zupki, spichta, patrzcie, lodóweczka pełna, jest po prostu wszystko, berlineczki, takie, srakie i owakie, jest wszystko normalnie, no, żyć nie umierać, nowy dzień wstaje, cieszymy się, idziemy do Pstrągi, żyziątki, petarda, no o Jezu, kończę, doszedłem do siebie, pięknie się czuję, no o to chodzi. Żyjmy! Śniadanie mistrzów. Tu jest mistrz nad mistrzami. Tu jest Tomek. Mega koleś. A ja za to, że wczoraj nie wciłem ryby, suchy chleb nie dla mnie został. Tak to jest. Dobra, na razie mordy. Lecimy. Ostatni dzień, ostatnie dwie mety, szybko. Pożegnać się z rzeką. Jesteśmy tu za rok. Albo i nie jesteśmy. Może pojedziemy do Hiszpanii razem. Zobaczymy. Coś będziemy myśleć. Nara! Siedzi. Poszła. A nie jest. Jest. No tu jest pod spodem. Mycie garów, dostałem karę za to, że nie umiem zacinać ryb. Kara, zmywam po 4 dniach, nie? Już jestem tutaj 20 minut, nie? No ale tak to jest, jak się nie umie łowić, to trzeba myć gary, nie? Nara mordy, przygoda zajebista. Takie zastosowanie w gumaka w kaloszach pełno wody zostawiłem na dworzu. Padał deszczyk, ale zawsze Polak znajdzie cwancyk na wszystko. Idźmy. Ale fajnie teraz widać. Brawo. Piękna rybka pod 50. Dobra. Dobra. Ja przed chwilą miałem jeszcze większą rybę, ale ja chyba jej nie wciąłem. Ja po prostu nie umiem łowić. Dobra. Pozdrawiam. Nie. Mówię trochę ze smutkiem z moją rybą, ale cieszę się, mordy. Jest kolejna ryba do filmu. Elo. Jedziemy z filmem. Jest, jest, no pusią, pusią. Elegancko. Nie bierzemy normalnie. 5 deszek ma. 5 deszek. Piękna rybka. I klub. O, poszła od razu. Chcesz? Brawa. 50, elegancko. Maciej rządzi, szybka woda jest najlepsze, nie mistrz. Poszedł, dobra. 4 dni w Irlandii. Zobaczcie jak ja wyglądam. Porozdzieran. Od stóp do głów. 4 dni w Irlandii. Nie jest lekko. Rzeka nam dała w dupę, w kość. Było parę ryb spadło. Ale naprawdę nie było lekko. Ale my to kochamy. Zobaczcie. Pięciodniowy trip do Irlandii się skończył. Dzisiaj z Maciejem wracamy do Szkocji. Chcieliśmy podziękować naszym żoneczkom, Gosi,
Natalii i Magdzie, bo nas puszczają często na ryby, naprawdę. Jesteśmy nieraz parę dni poza domem i nie ma z tym żadnych problemów, naprawdę. Mamy wspaniałe żony, także dziękujemy Gosi, Natalii i Magdzie. Pozdrówki dla was. Wyszło. No a ja chciałem dodać tak od siebie, że no czasami rzeka wygrywa z wędkarzem i to jest fakt. No dzisiaj ostatnie kilka dni, no rzeka nas pokonywała, tam padały pojedyncze ryby, męczyliśmy się, pokazywały nam się ryby. No ale co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że chłopaki jeszcze mnie odwiedzą i następnym razem lepiej połowimy. Chociaż, czy narzekamy? Nie. No nie, fajna przygoda, fajnie spędziliśmy czas. Skończyło się. Czekaj. A nie. No mów, mów, Daria, to tutaj jest. Mnie wybiłeś. Nic nie było widać. Ryb było z 5 fajnych, ale na przykład ja ryby fajnej 60 nie wciąłem. Jedna ładna mi spadła, jedna piękna już przy samych nogach spadła Tomkowi. Także dużo ryb też tam spadło. Nie było ich może za dużo, ale były fajne ryby, pospadały. Też są fajne, jak widzieliście, wyciągnięte. Także no wypad na plus, dużo śmiechu, fajne wieczory spędzone, można było pogadać, pośmiać się, wymienić się swoimi jakimiś tam wskazówkami, jakąś wiedzą wędkarską. My się na przykład o Tomka bardzo dużo nauczyliśmy, bo nasze stereotypy też się trochę tutaj zmieniły, nie? Także wszystkiego się nauczyliśmy. Pamiętajcie, że zawsze trzeba z wszystkiego korzystać.